stoi pan, nagrywa, pan mężczyźnie, widzę tego w kamerach. No i niech pan patrzy na to, i co mi pan zrobi? Ale policję wezwać. Ale tak, niech pan wezwie policję. No to zaraz przyjadę. Właśnie wróciłem z krótkiego rekonesansu na kopalnię Wesoła, w Mysłowicach. No i pokażę wam za chwilę krótki filmik o degrengoladzie. O degrengoladzie ochraniarzy. No bo właśnie wyskoczył na mnie, kiedy tam byłem, ochraniarz z budki strażniczej kopalnianej. Prosto na ulicę wyskoczył, bo znajdowałem się akurat na ulicy. No i oczywiście oskarżył mnie, że filmuję i że tu jest taki zakaz dyrektora kopalni, nie wolno takie rozporządzenie. No i oskarżył mnie oczywiście od razu, wmówił mi, że ja mu coś wmawiam. Ja jeszcze słowa nie powiedziałem, ust nie otworzyłem, a on już mówi, że ja mu coś wmawiam, no i od razu wyciągnął telefon, że zadzwoni i postraszył mnie, że zadzwoni natychmiast na policję. No, liczył chyba, że ja się zesram ze strachu, ale nie zesrałem się, tylko się roześmiałem, no bo byliśmy na kopalni Wesoła, nomen omen Wesoła. No, nazwa do czegoś zobowiązuje. Dawniej ta nazwa kopalni brzmiała kopalnia Lenin. Za czasów komunistycznych to była kopalnia Lenin, pracowałem tam jakiś czas. No, powiem wam taką anegdotkę prawdziwą. Zdarzyło się tak, że jacyś chuligani, a może to nie byli chuligani, wytłukli ostatni neon, bo ta kopalnia nazywała się Lenin, to był taki neon świecący w nocy, duży, ogromny, i wytłukli ostatnią literkę N. I co zostało? Kopalnia Leni. No, z daleka było, zwłaszcza w nocy, widać, jak świeciło kopalnia Leni. No i tak pozostało aż do czasu, kiedy zmieniono nazwę na Wesoła. No i tak zostało do dzisiaj. No i jak za chwilę się przekonacie, nazwa zobowiązuje. Zapraszam na krótki filmik. Dobry. Czy tutaj można węgiel kupić? Trzeba tu podejść i szkłość dotąd. A pan kamerą nie można nagrywać. Czemu? No bo tu jest na terenie kopalni jest zabronione nagrywanie. Chciałem się dowiedzieć, jak z tym węglem, no. Znaczy węgiel idzie kupić, tylko że ja nie mogę pana wpuścić kamerą. Dobra, zostawię tę kamerę. Jak jeszcze raz? Czy co? Myślę, że ja nie wiem, że pan z kamerą chodzi i nagrywa. Ale gdzie ja chodzę z tą kamerą? Wokół tego i pan nagrywa. Pan myślę, że ja nie widzę tego w kamerach. No i niech pan patrzy na to. I co mi pan zrobi? Niech pan dzwoni na policję. Mam policję wezwać. Ale tak, niech pan wezwie policję. No to zaraz przyjadę. Proszę bardzo, niech pan dzwoni. I wzywa policję. I dowiemy ja się, proszę pana, jakie są... Proszę pana, dowiemy się, policja panu wytłumaczy. Ale jest przepis kopalniany, który mówi o zakazie nagrywania, fotografowania. A pan nagrywasz i fotografujesz, kurwa, kopalnię. A pan umie myśleć logicznie? Nie, pan gdzie mi jest tu wmawia. Przepis? Gdzie jest ten przepis? Pan mi wmawia w tym momencie. Co panu pan wmawiam? Co ja panu wmawiam? Pan to rozumie. Ale co ja panu wmawiam? Bo proszę pana, żeby pan nie nagrywał, że ja stoję pan na drodze stoję publicznej i że ja sobie tak, filmuję, tylko, że to, jest to mnie jeszcze... nie wolno stać na drodze publicznej. Nie o to chodzi, tylko że pan nagrywa kopalnię. Ale co z tego, proszę pana, ja jestem ale na jest zakaz. Czy ja jestem na pana terenie, na nie terenie kopalni? Nie mówię o tym, tylko pan nagrywa zakaz kopalnię. Zakaz obowiązuje, proszę pana, na terenie kopalni, a nie poza nią. Ale nagrywa pan kopalnię. A pan nie kopalnię zna przepisów. Jak znam i przepisy, dlatego niech pan... które mnie obowiązują. Nie, proszę pana, od 2001 roku tego przepisu już nie ma. Kiedyś tak było. Ale obecnie jest ten a niech pan posłucha, bo pan nie słucha mnie w ogóle. Od 2001 roku już wolno nagrywać wszystkie zakłady, za wyjątkiem militarnych, czyli wojsko, czołgi, przemysł taki zbrojeniowy. No, dobrze, ja ale wszystkie inne
wszystkie inne zakłady są poza zakazem. Chyba, że ja wejdę na teren zakazu za płot i będę pana nagrywał za płotem. To pan może sobie robić, co pan chce i zakazywać. Ale tu ma pan, przepraszam za wyrażenie, gówno do gadania ma pan na drodze publicznej. A jak ja sobie tam kawałek dalej pójdę i będę nagrywał, to pan pójdzie za mną 100 metrów, 200 metrów, pół kilometra i będzie pan mówił, że ja nie mogę nagrywać, bo ja sobie tutaj przy kopalni stoję. Ale wie pan o tym, że obowiązuje tu w dalszym ciągu ten kopalni na chodniku? Na chodniku nie obowiązuje? Nie, proszę pan. Nie, na to chodniku. Dlaczego, to nie mi pan wyjaśni, dlaczego panowie w kopalni naprawiają chłup energetyczny? A to mnie pana nie... No właśnie. A co mnie interesuje wasz słup? Co mnie interesuje wasz słup energetyczny? To jest wasz słup, a nie mój. Co mnie to obchodzi? No właśnie, nasz słup, czyli to jak kopalnia w naszym Nie, proszę ciągu. Pana, droga jest publiczna, a słup może być energetyczny. A droga jest publiczna i mnie nie obchodzi, czy ten słup jest energetyczny, czy nie. On nie jest na terenie kopalni. Rozumie pan to? Dobra, niech pan... Niech pan zadzwoni, nie, chwileczkę, niech pan zadzwoni na policję, bo oni to panu wytłumaczą spokojnie. No to bo mnie pan nie daje dać do głosu, opierdala mnie pan, że ja filmuję, że nie mam prawa. Niech pan zadzwoni, oni to panu wytłumaczą. Pana ustawią do piony, niech pan dzwoni na tą policję. Ja bardzo proszę, niech pan zadzwoni i zrobimy tutaj fajną aferkę z tego wszystkiego. No, niech pan dzwoni. Ja nie muszę na policję nadać, ja sobie do swoich przełożonych niech pan... No i niech pan na głośno mówiący da i niech, żeby oni słyszeli i ja, żebym słyszał, co oni powiedzą, dobra? Po prostu pan jest nadgorliwy, a wie pan, że nadgorliwość to jest gorsza od faszyzmu, wie pan? To jest faszyzm normalny. Nic nie wolno w tym kraju? To nie są moje wymysły, proszę pana. Proszę pana, w tym momencie są to swoje wymysły. Nie, to są pana wymysły w tej chwili. Nie, proszę pana, to nie są moje wymysły, tylko wymysły dyrektywy. To niech pan poczyta przepisy, jakie są. Internet jest dostępny, jest pan młody człowiek, pan się potrafi w internecie znaleźć, niech pan sobie poszuka, wygoogla i zobaczy pan, jakie są przepisy. Ja nie mam, ja proszę pana, kłóci, bo to nie ma sensu. To, że dyrektor... Pan swoje rzeczy robi, ja swoje robię. To, że dyrektor siedzi na swojej dupie i zadowolony siedzi i ludzi na szczuwa, szczujnia taka, to jest jego wygoda. To niech przyjdzie i niech mi to powie. Ten dyrektor, który wydał zarządzenie, że mnie nie wolno na drodze... No okej, to mogliście od razu tak mówić. A tu ja ci dam tego pana, dobra? Proszę. Halo? Ale ja przy drodze stoję, ja tu prawie nic nie słyszę, bo auta jeżdżą. Nikt na głośno mówiący zrobi, bo ja nic nie słyszę. Głośniej to. Halo? Halo? No słucham. No słucham pana. Ja chciałem tylko pana zapytać, nie może pan powiedzieć, w jakim celu pan to nagrywa, czy może pan powiedzieć? Czy może mi pan powiedzieć, czy nie? Czy jest to tajemnica? A proszę mi powiedzieć, co ma na celu to pytanie? Znaczy, bo chciałbym wiedzieć. A kim pan jest? Dowódcą zmiany firmy ochrony kopalni Wesoła. Słucham? Dowódcą zmiany firmy ochrony na kopalni Wesoła. No i po co pan pyta o to, jaki jest cel tego filmowania? Po co pan o to pyta? Ja pytam, bo chciałbym wiedzieć. O, to ja nie jestem od tego, żeby zaspokajać pana zachcianki. No, pan by se chciał wiedzieć, no. I co z tego? Czy nie mogę wiedzieć? No, może pan wiedzieć, ale ja panu nie muszę powiedzieć. No ja wiem, no ale pytam, grzecznościowo pytam, no. No grzecznościowo, no to ja panu grzecznościowo odpowiadam, że nie muszę panu odpowiedzieć na to pytanie. No dobra, dziękuję bardzo, daj pan kolegę. No ale po co pan ze mną chciał rozmawiać, nie bardzo rozumiem. Nie, dziękuję panu bardzo. Ale to pan się zgadza z tym, czy nie? Że tutaj mi wolno na drodze stać i filmować i robić, co chce? Tak, może pan stać na drodze i filmować, może pan robić, co chce. No widzi pan, no nareszcie jakiś człowiek, który trochę przepisy zna, bo tutaj nadgorliwych ma pan tych tutaj swoich... Jest pan na drodze publicznej, dziękuję panu bardzo. No. Nie chcę im powiedzieć, czemu... Ale proszę troszeczkę tych swoich tutaj przeszkolić ochraniarzy, kolega bo oni... Kolega podszedł, dobrze zrobił. Dał mi do telefonu, dziękuję. No dobra, ale dobrze zrobił, że podszedł, ale źle zrobił, że mi zakazuje, bo podejść mu wolno, a zakazywać już nie. Pewnie nic takiego nie powiedział, albo też był grzeczny. Nie no ja nie mówię, że mnie obraził, albo że był niegrzeczny, tylko że po prostu próbuje nadużywać swoich kompetencji, a nie ma do tego prawa i kompetencji, żeby mi zakazywać. Nie, wczoraj było takie inne zdarzenie, kolega dobrze zareagował.
A jakie było zdarzenie wczoraj? A to też nie, ja muszę panu odpowiadać na to pytanie. No widzi pan, ja jestem dziennikarzem, mam swoje prawa i znam swoje prawa, a pan powinien znać swoje prawa i swoich ochraniarzy i nie nadużywać tego. Bo pan by chciał wiedzieć ode mnie pewne rzeczy. Ale ja nadużyłem. Ja panu tych rzeczy nie ujawniam, a pan mi też nie chce ujawnić pewnych rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że już porozmawialiśmy. No. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również, miłego dnia życzę. Dziękuję. No i co się pan dowiedział? Pana, ja widzę, że oni tutaj wszyscy do końca nie wiedzą, co jest na rzeczy. Ale to między nami tylko, nie? No, zauważyłem. Czyli przyznaje pan, że po prostu przesadził pan nadużył pan swojej kompetencji. Bo może troszeczkę. No nie troszeczkę, ale... proszę pana. Ja stoję na miejscu publicznym, mam takie prawo. A pan nie ma prawa mi zakazywać. I tyle. Halo. No i oddalił się ochroniarz, jak niepyszny, bo chyba zrozumiał, że popełnił błąd. No i słuchajcie, no tak trzeba szkolić tych ochroniarzy, bo kto ich szkoli? Ten przełożony, widzicie, podobno wie, ale tutaj szczuje tych swoich podwładnych, bo i dyrektor szczuje najprawdopodobniej.